Zaczynajmy tą szkołę. Dzień dobry. Dzień dobry. Największy koszmar powraca. Ten eksperyment pozwoli wam zrozumieć lepiej ten stres, który towarzyszy codziennie waszym dzieciom. Ogólnie nawet jeżeli idę do dzieci, po dzieci do szkoły, to wchodząc do budynku, ja mam taką gulę w gardle. Wejściówka, wjeżdżamy na pełnej, ty. A wszystko jest po angielsku? Chcę iść na łatwiznę, bo tak już po prostu mam. Mój angielski jest kiepski, wręcz słaby. Nie uczę się, nie używam, nie potrzebuję, bo mieszkam w Polsce. A też na przykład wyznaję taką zasadę, że jak gdzieś jadę za granicę, niech oni się uczą polskiego. Ciszej. Mamy przerąbane. Tak. Ale proszę mieć świadomość, że tutaj wszystko słychać i wszystko widać. Wszystko. Pani dekolt też widać stąd. No już widzę, że to nie mój klimat. Kalkulatorek to jest najważniejsza rzecz. A się ma to chować? Na pewno mi zaraz zabierze, a z cycków mi nie będzie wyciągał, nie? Panie Michale, tak. Zasada jest taka, wiem, że telefonów nie używamy na lekcji. Chciałem sprawdzić datę historyczną. Dobrze. Ej, 5 zł, jak ktoś rysuje piszorek na tablicach. 5 zł. 5 zł? Czy my się za naukę weźmiemy, czy będziemy tak lumpować? Wieczorem się za coś weźmiemy, nie? Dobra, biorę to. Jak nie ma małego księdza, to księdza imię to... i nazwisko. Michał Koterski. Ten Michał Koterski. Wieszcz. Tam gdzieś każdy coś kombinuje. Wiadomo, życie polega wyłącznie na kombinacji. Ile sobie wykombinujesz, tyle masz dla siebie. Nam to tłumaczył na pajsie. Gdyby ktoś mi to wytłumaczył 26 lat temu, na pewno bym to pamiętała do dzisiaj. Czym jest dzielenie? Dzieleniem. No ale co? Ej, a nie masz na przykład takiego obrzydzenia, że dotykasz te matrace? Ja mówię, że nie. Chodź, weź się tylko pomachaj. Ja nie wiem, co ja mam z tymi materacami, bo ja na przykład jak chodziłam do szkoły, to nie przeszkadzały mi te materace. Dużo tych lekcji jest jednak. Ale fajnie, bo mamy dwie WF-y, biologię, którą lubię, geografię, historię. Piątek. No. Matematyka. No to z tym już gorzej, wiadomo, no. Ja nie muszę po prostu, ja jedyne co liczę, to tylko pieniądze. Po co jest sens pamiętać wszystkie daty? Po co nam to? Czy przydało wam się kiedykolwiek to, strzelanie datami? Ważne, że pamiętamy, kiedyś nasze dzieci urodziły, tak? Jestem kurwa tępy. Kurde, spodziewam się. Dwie kobiety, jeden mózg. Dida skalna. Anomalia? Skalna. Lekcja była ciekawa, niby słuchałam panią, ale no dla mnie to jest bezsensowne i totalnie zbędne. Nie jestem zainteresowana tym tematem. Jutro nie wiem, jak ja wstanę. Nie dość, że mam problemy ze wstawaniem, to jeszcze jutro wszystko będzie mnie bolało po tym WF-ie. Czołem, klasa! Czołem!